Mecenasem magazynu Dasz Bór jest Polski Związek Łowiecki. Na program zaprasza organizator targów myślistwa i strzelectwa Knieje 2018. Sponsorem programu jest właściciel marki Swarovski Optik. Mój samochód ostatnio troszkę pobrudził się na polowaniu zbiorowym. No, taką mamy zimę. Raz jest troszkę zimniej, raz jest troszkę cieplej, ale generalnie wszędzie jest pełno deszczu, pełno wody, mokro. No i niestety zakopałem mój samochód. A następnego dnia przyszedł mróz, ścisnął to i nie zdążyłem go umyć. Ale dzisiaj postanowiłem znowu wyruszyć na polowanie. Tym razem na polowanie indywidualne, bo mamy początek stycznia. A w moim kole łowieckim niestety zostało jeszcze troszeczkę planu do wykonania, zwłaszcza jeśli chodzi o jeleniowatę. Zapraszam Was na kolejny odcinek magazynu łowieckiego Dasz Bór, prosto z zimnej północno-zachodniej Polski. Wyruszamy na polowanie, ale zanim to jeszcze muszę zabrać trochę sprzętu. Ale zanim pan redaktor uzbroi się we wszystkie niezbędne zabawki, przygotujcie się na naprawdę ciekawe wyjście do lasu. Będziemy przemierzać zamarznięte leśne ostępy, obserwować łąki, sprawdzimy, jak cierpliwy jest Przemek i czy będzie gotowy na to, co zaplanował święty Hubert podczas tego polowania. Na program zaprasza sponsor kolba.pl, dystrybutor sprzętu myśliwskiego marki Primus Hunting. Na program zaprasza sponsor sklep z akcesoriami dla każdego myśliwego forhunting.pl. Sponsorem programu jest firma Magum, dystrybutor kaloszy myśliwskich szwedzkiej marki Arxus. Po zabraniu wszystkich rzeczy w końcu ruszamy. Ostatnio często widzicie Przemka, gdy osłania twarz jakąś chustą albo specjalnym kominem. Pytacie po co? No właśnie, dlatego, że polujemy na jeleniowate, a ich wzrok jest doskonały. Ludzka twarz jest białą plamą, którą one lepiej zauważają, gdy się poruszamy. No, czasem pan redaktor twarz osłania także z zimna. Każdy może czasem zmarznąć. Elementem bardzo ważnym podczas polowania na jeleniowate jest dokładne lustrowanie terenu. Bez tego nie powinniśmy robić kroku w przód, gdyż dajemy tym samym dużą szansę zwierzętom na zauważenie nas. Czasem jednak jest tak, że okoliczności przyrody, aura trochę bardziej sprzyjają myśliwemu. Polowanie w taki zimowy dzień to bardzo fajna sprawa. Wczoraj i przedwczoraj było bardzo spokojnie. Zimno, mroźno. A dzisiaj dodatkowo jest wietrznie i dlatego właśnie wybrałem się na to polowanie. Kiedy wieje silny wiatr, a nawet nie silny, ale po prostu słychać, że ten wiatr wieje, troszeczkę porusza drzewami, liście wyschnięte oddają różnego rodzaju odgłosy, trudno jest bardzo jeleniom zlokalizować nas, myśliwych. Jeżeli nie damy im od nas od wiatru, a będziemy poruszali się w miarę spokojnie, niezbyt szybko, to jesteśmy w stanie podejść jelenie bardzo blisko. Te wszystkie odgłosy spadających szyszek, jakichś łamanych gałęzi, czy wszelkie inne, jakieś liście szeleszczące, dezorientują jelenie. I dzięki temu mamy możliwość podejścia ich bardzo blisko. A kiedy podchodzimy jeszcze dużą chmarę, a taką mam nadzieję tu spotkać, no to wtedy ten wiatr jest naszym wielkim sprzymierzeńcem. A więc wiej, wietrze, wiej.
w oddali na łące zobaczyłem właśnie sarnę, która jest pośród traw. Sarna jest jednym z tych gatunków, który dzisiaj nas interesuje, a więc musimy dobrze poobserwować ją, gdyż chcielibyśmy dokonać selekcji saren. Bardzo rzadko o tym się mówi, że dokonuje się także selekcji kóz. Większość z myśliwych po prostu strzela, widząc kozę, bo w danym okresie można ją odstrzelić. Ale ja zawsze mam pewne kryteria wobec właśnie tych kóz. W pierwszej kolejności staram się odstrzeliwać kozy, które są młode, nieprowadzące potomstwa, albo bardzo stare kózki. Natomiast w tym momencie widzę jedną sztukę, ale nie wiem, czy jest to rogacz, który nie ma już porostków, czy jest to kózka. A więc muszę ją obserwować. Wiatr jest od niej w naszą stronę, więc mamy o tyle dobrze, że ona nas nie widzi. No i nie słyszy, bo to, co mówię, a jest od nas oddalona o 105 metrów, a więc blisko. Każdy nasz ruch, który będziemy wykonywać, musimy dobrze zaplanować, a więc wszystko, co robimy, robimy powoli, nawet jeżeli obracamy się. Przemek w miarę spokojnie przesunął się za drzewa. Sarna, którą mamy przed sobą, jest bardzo zajęta pobieraniem pokarmu i wierzy w to, że jej suknia i miejsce, w którym jest, na tyle ze sobą współgrają, że nigdy postronny nie jest w stanie jej zauważyć. No może oprócz wprawnego myśliwego. Cały czas nie jestem w stanie rozpoznać dokładnie, co to za sztuka, gdyż cały czas jest w trawie. Widzę tylko łeb, widzę grzbiet. Niestety nie widzę brzucha, nie widzę lustra ani tyłu tej sarny, więc nie mogę stwierdzić, czy jest to kózka, czy jest to rogacz. Wydaje mi się, że jest to kózka, jest sama jedna sztuka, nie ma żadnego koźlaka w pobliżu, a więc być może nadaje się do odstrzału. Muszę to dobrze ocenić. Mijają kolejne minuty. Przemek obserwuje sarnę to przez lunetę, to przez lornetkę. Cały czas także sprawdza teren i okolice, bo polowanie w ciągu dnia blisko miejscowości wymaga dodatkowych środków ostrożności. W końcu sarna wchodzi w rzadką trawę i już wszystko jest wiadome. Tym razem to nie była jednak kózka. I właśnie na tym polega polowanie, że musimy dokładnie ocenić, co to jest za sztuka. Ta sarna okazała się rogaczem, bez parostków. A być może spotkamy się na wiosnę, bo jest jeden na tej łące. Tak w ogóle, wracając jeszcze do naszych saren. Czy wiecie, jak dużo sarny zinwentaryzowaliśmy w 2016 roku? Ponad 800 tysięcy sztuk. Prawie 900. 870 parę tysięcy sztuk sarny. To bardzo dużo. Wszystkich jeleniowatych w Polsce, a więc włączając to i łosie, jelenia sika, jelenie daniele, jest ponad milion sztuk na naszym terenie, a więc to naprawdę na terenie Polski, to naprawdę sporo. A ile ich strzelamy, ile odstrzeliwujemy, jaką prowadzimy selekcję? O tym powiem Wam później. Polowanie dziś jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na gospodarowanie populacjami dzikiej zwierzyny. Gdy popatrzymy w statystyki, zobaczymy, że ten polski sposób gospodarowania jest w skali świata i Europy ewenementem potwierdzającym, że robimy to dobrze. I choć często zarzuca się nam, że jesteśmy amatorami biegającymi z bronią po lesie nastawionymi tylko na strzelanie, to rzeczywistość jest zgoła odmienna. A każdy, kto choć odrobinę zna łowiectwo, wie, że jesteśmy jedyną grupą pasjonatów, którzy dbają o przyrodę, angażując swoją wiedzę, czas i pieniądze, nie żądając w zamian nic. Rozumiemy doskonale ideę zrównoważonego rozwoju środowiska, w którym i człowiek, i dzikie zwierzę ma swoje ważne miejsce.
drewno. Drewna w lesie jest bardzo dużo, ale patrząc na ten skład, który tutaj leży, wygląda to najbardziej na drewno opałowe. Przez to, że ma pewnego rodzaju skazy różnego rodzaju, więc prawie na pewno nadaje się tylko i wyłącznie na opał. Jesteśmy w lesie, gdzie prowadzona jest wycinka. Mieliśmy przemieścić się z tyłu za mojego operatora na drugi koniec, ale tam ostro pracują piły. Co chwilę słyszymy, jak jest zwalane drewno, drzewo. No i pracują tam pilarze. A więc raczej tam jeleni nie będzie. Jelenie będą gdzieś tu. Szukanie jeleni to zawsze trudne i ciekawe polowanie. Nigdy nie wiemy, co może się wydarzyć, ale najważniejsze zawsze jest to, że możemy przebywać w tych niesamowitych okolicznościach przyrody. Czerpać energię z bycia gdzieś w dzikich ostępach. I choć czasem jesteśmy świadkami tego, jak człowiek zmienia te leśne tereny, nie rozpaczamy z tej przyczyny, bo doskonale rozumiemy i wiemy, na czym polega praca naszych kolegów leśników. Oni są również specjalistami w swojej dziedzinie. Tyle strzelamy tych jeleniowatych w Polsce. Saren rocznie odstrzeliwujemy około 187 tysięcy. Jeleni wszystkich około 75 tysięcy. A więc całkiem sporo. Ale patrząc przez pryzmat tego, że i saren, i jeleni inwentaryzujemy około miliona rocznie, to przyznajcie, czy jest to dużo? Jest to dobrze prowadzona selekcja, dobrze prowadzona gospodarka. Tylko dzięki temu mamy tak bogate zasoby. Czas biegnie nieubłaganie, pokonujemy kolejne kilometry, przeczesując las. Niestety, jak dotąd nie udaje nam się trafić we właściwe miejsce. Być może Przemek postanowi zmienić taktykę. Zaczynamy zmieniać teren, na którym będziemy polować. Opolowaliśmy w tej chwili kawałek takiego zrębu albo miejsca, gdzie jest wyręb drewna. Obadaliśmy łąkę, a teraz wchodzimy w las. Z tyłu mamy pilarzy, a więc raczej w tej części lasu nie spodziewam się spotkać jeleni, chociaż to naprawdę nigdy nic nie wiadomo, bo one potrafią leżeć bardzo blisko tego, gdzie są pilarze i nic sobie z tego nie robić. Natomiast teraz idziemy tam do lasu. Idziemy cały czas pod wiatr. Tutaj trzeba będzie bardzo cichutko się poruszać. Będzie gęściej. No i mam nadzieję, że będzie ciekawiej. Były sarny na samym początku. No a teraz mam nadzieję, że będą jelenie. Niestety ten wiatr znowu ucichł, więc nam nie pomaga.
a przy podchodzeniu jeleni bardzo ważne jest to, abyśmy poruszali się spokojnie. Nie znaczy, że mamy iść bardzo cicho, bo jelenie poruszając się też wydają jakieś odgłosy. Łamią się gałązki pod dzikami, pod sarnami. Oczywiście jesteśmy wtedy łatwiejszym celem dla jeleni do wyszukania, ale to nie znaczy, że jeżeli będziemy szli po jakiejś zmrożonej powierzchni, to od razu one daleko uciekną. One będą czekały, abyśmy podeszli w miarę blisko, bo one są ciekawe, chcą wiedzieć, co to za niebezpieczeństwo i gdy rzeczywiście stwierdzą, że jesteśmy niebezpieczni, no to wtedy uciekną. Słuch, wzrok i węch niestety mają lepsze niż my, ale rozum, myślenie to jest domena człowieka i dlatego polowanie jest tak ekscytujące. To jest po prostu możliwość skonfrontowania swoich umiejętności, wiary w siebie, w to, że potrafię przechytrzyć to zwierzę. Nie mówię już o samym odstrzale, bo w polowaniu ten strzał jest na samym końcu i wcale nie jest najważniejszy. Idziemy przez miejsca, gdzie często zwierzyna zatrzymuje się w ciągu dnia, by uciec od oczu postronnych osób albo spokojnie odpocząć po nocnym żerowaniu. Ale zmiana pogody powoduje, że ona również zmienia swoje przyzwyczajenia i jak na razie dalej nic nie widzimy. Piękny, dziki teren, niski stan wody, łatwo przekroczyć ten rów. A dlaczego? Dlatego, że tam w górze tego strumyczka bobry zrobiły sobie tamę. No i ta woda, która przesiąka przez tą tamę, to jest naprawdę niedużo jej. No i dzięki temu trochę jest łatwiej. Samo to miejsce nazywamy wodopojem. To właśnie tutaj przychodzi dzika zwierzyna napić się wody. Dziki, jelenie, sarny rzadziej, bo sarny głównie wodę pobierają z pokarmem razem, natomiast widać, jak ten brzeg jest złażony. No i oczywiście drapieżniki też tutaj przychodzą. Łatwe, łagodne zejście, można podejść, woda jest płynąca, jest też piasek, a więc jest ona taka w miarę czysta, przefiltrowana, nie tylko bagnista. Dobra, dość gadania, bo kończyć nam się powoli zaczyna dzień, a my mamy jeszcze kawał drogi do przejścia. Musimy przejść teraz tutaj wzdłuż tego strumienia i przekroczyć go później, aby sprawdzić jeszcze jedną łąkę, która znajduje się tam za lasem. Na razie nie ma jeleni, ale być może na tej łące będą też sarny, które również nas interesują. Przemieszczamy się w stronę kolejnej dziennej ostoi zwierzyny. Niestety nie ma jej tam. Idziemy zatem w stronę łąki, licząc na to, że dziś spotkamy w końcu więcej dzikich zwierząt. Gdy wychodzimy nad łąkę, nasz odwiatr powoduje, że blisko nas z trzcin na łąkę umyka mała chmara łani. 5 sztuk szybko przebiega łąkę i kryje się w kolejnej trzcinie. Przemek szybko podejmuje decyzję i zmierza w kierunku starej betonowej drogi rozdzielającej łąkę. Jelenie są już po drugiej stronie łąki, około 150-170 metrów od Przemka.
Broń ląduje na pastorale. Ostatnie korekty ustawień i... Trzy strzały, jedna łania na pewno leży, drugą muszę iść jeszcze sprawdzić. Zaskoczyły nas totalnie. Wyszły z trzcin przy łące, no i udało się je dopaść tutaj. Natomiast musimy iść sprawdzić na miejscu, szczególnie tą drugą, bo pierwszą widziałem, że wywróciła się, a drugą trzeba sprawdzić. Dashboard. Wchodząc na łąkę, widzimy, jak dużo zmarzniętej wody jest wokoło. Dzięki temu zwierzyna poruszała się wolniej i Przemek miał czas na oddanie aż trzech strzałów. Teraz tylko trzeba odnaleźć miejsce, gdzie łanie spisały testament. Pierwsza sztuka odnaleziona. Łania. Teraz trzeba kawałeczek gałązki, aby dopełnić obyczaju. Ostatni kęs, pieczęć. Blisko jest las świerkowy, a więc pójdę urwać kawałek gałązki. No i za chwileczkę poszukamy drugiej sztuki, bo druga sztuka też na pewno zgasła. Gałązka świerku, która posłuży mi za złom. Pamiętajcie, że złom zawsze musi być ułamany. Ostatni kęs, pieczęć. Ta gałązka jest zawsze ułamana. Nigdy gałązki nie obcinamy. No i pamiętajcie, skoro mamy czas polować, skoro mamy czas, aby ustrzelić zwierzynę, to mamy też czas, aby ją uhonorować. Połowę gałązki zostawię dla drugiej sztuki. Ostatni kęs. Pieczęć w miejscu przyjęcia kuli. I gałązka złom. Dla mnie jako szczęśliwego łowcy. Dashboard. Jest i druga sztuka. Tym razem ciele, a więc również pieczęć. Ostatni kęs. No i na koniec mały złom, kolejny dla mnie. Bardzo udane polowanie. Do końca wierzyłem, że spotkamy jelenie i tak właśnie się stało. Udało się pozyskać dwie sztuki z tej chmarki. To bardzo dobry wynik. Wierzyłem do końca, że dojdziemy, że będziemy w stanie odnaleźć te sztuki, do których strzelałem. Trzy jeszcze odeszły z tej chmary w siną dal. Jest jeszcze kilka dni, być może uda się spotkać. Nie udało spotkać się tej wielkiej chmary, która wiem, że gdzieś tutaj jest, ale takie jest polowanie. Święty Hubert darzył i jestem mu wdzięczny właśnie za to, że do samego końca kazał mi poczekać i dopiero wtedy ukazał mi zwierzynę. Bardzo dziękuję, święty Hubercie. No i cóż, teraz czas do roboty. Trzeba sztuki wypatroszyć, zapakować na samochód, dojechać tutaj jeszcze
tym samochodem, aby można było je zawieźć do skupu. Ale to już zrobię poza kamerą. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek z tym niespodziewanym finałem bardzo Wam się podobał, bo mi dzisiejsze polowanie bardzo się podobało. Ten cielak prawdopodobnie wyląduje w mojej zamrażarce, gdyż takie wspaniałe mięsko to jest coś doskonałego, co powinno znaleźć się na każdym polskim stole. Cóż więcej, życzę Wam również takich przygód i aby ten nowy rok był pełen takich super doświadczeń. Do zobaczenia za tydzień w kolejnym odcinku magazynu łowieckiego Dashboard. Dashboard, panie redaktorze.